Dzień dobry. Mój strój jest stosowny do czasów, które się dzieją oraz nawet do tematu powieści, którą Państwu przedstawię i zachęcę do przeczytania. Ale zacznę od krótkiego wstępu. Historia Kaina i Abla to najbardziej popularny fragment Księgi Rodzaju, zaś powiedzenie "nie jestem stróżem brata mego" jest używane nawet przez tych, którzy pisma nigdy nie mieli w ręku. Konkludując, Kain zabił Abla. I jest to jakby metaforyczną zapowiedzią wszystkich wojen w historii ludzkości aż do czasów współczesnych. Arcydzieło na wschód Edenu jest od początku do końca osnuta na historii tych dwóch braci. Pytanie, czy jest to saga rodzinna, czy jest to interpretacja historii Kaina i Abla, czy też ilustracją amerykańskiego społeczeństwa na przełomie wieków, w tym wypadku XIX i XX wieku. Jest to, tak czy inaczej, jest to wspaniała opowieść o miłości, zdradzie i grzechu, który przebiera różne formy i często prowadzi do zguby. Powieść uznawana za jedno z najwybitniejszych dzieł Steinbecka opowiada o tragicznym losie rodziny Trasków, która na przełomie XIX i XX wieku osiedliła się w Dolinie Salinas. Adam Trask, farmer, samotnie wychowuje dwóch synów, Arona i Kaleba. Chłopcy różnią się od siebie jak woda i ogień, a jedyne, co ich łączy, to nieustanna rywalizacja o miłość surowego ojca. Aron jest spokojny i posłuszny. Kal to urodzony buntownik, który żywi wyraźną niechęć do brata i za wszelką cenę chce odnaleźć matkę. Napiętą sytuację między braćmi pogłębia jeszcze miłość do tej samej dziewczyny, Abry. W końcu Kaleb odnajduje matkę. Okazuje się, że ona jest prowadzącą, no mówiąc wprost, burdel niedaleko, w sąsiednim miasteczku. I to go bardzo deprymuje, no wprowadza go w stan. Odkrywa, że matka jest zupełnym przeciwieństwem tego, co uosabia ukochany ojciec. Rozdarcie wewnętrzne, konieczność dokonania wyboru i nadmiar napięć doprowadzają do tragedii. Na wschód od Edenu to jedna z najwybitniejszych i zarazem najpopularniejszych powieści XX wieku. Podczas gdy w warstwie fabularnej jest realistyczną sagą rodziny kalifornijskich rancherów. Jej drugie, głębsze dno można odczytywać jako reinterpretację biblijnej historii o Kainie i Ablu i przypowieści o walce dobra ze złem. Dodam jeszcze może bardzo osobiste takie moje wspomnienie z pierwszego przeczytania na wschód od Edenu. Byłem wtedy chłopcem, więc czytałem, odbierałem powieść dosłownie tak, jak się to działo. Bardzo ją przeżyłem. Później przeczytałem jeszcze inne arcydzieła Steinbecka, takie jak Autobus, tylko nie pamiętam tytułu. Nie pamiętam tytułu niestety, za co przepraszam. No i kilka innych utworów. Polecam, bardzo, bardzo polecam. Wiem, że dzisiaj przeczytanie 850 stron powieści to jest nie lada wyczynem
wobec skrótów telewizyjnych, filmów marnych i w ogóle marności, którą się nam proponuje do oglądania, do przeczytania. Ten marny, odrapany z prawdziwości i z prawdziwej sztuki świat. Dziękuję.